zniszczenie Polski. Wieczór drapka coraz bardziej. W dalekiej Brazylii przybył do Warszawy poseł nadzwyczajny, minister pełnomocny, pan Madeiros de Pasto. Przed kilkoma dniami pan minister Madeiros de Pasto wręczył w Belwederze listy uwierzytelniające prezydentowi Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej przyjął również wicepremiera rządu czechosłowackiego Zdenka Killingera wraz z towarzyszącym mu posłem Jarosławem Klaczkiem. Przedstawiciele bratniego słowiańskiego narodu wykazali wielkie zainteresowanie dla naszych osiągnięć. Święto milicjanta, święto obrońcy naszego życia i mienia. W rocznicę powstania milicji obywatelskiej odbył się wieczorem uroczysty apel. Generał Witold oraz bawiący w Warszawie przedstawiciele policji czechosłowackiej złożyli wieńce na grobie nieznanego żołnierza. Angielski minister odbudowy Silkin nie poprzestał na zwiedzaniu stolicy i oficjalnych wizytach. Wziął do ręki lopatę i wraz z naszym ministrem odbudowy Kaczorowskim pracował przy oczyszczaniu Warszawy z gruzów. Ciężko, panie ministrze, prawda? Ale za to przyjemnie popatrzeć na własnoręcznie oczyszczony odcinek marszałkowski. W Polsce Ludowej wzrastają zastępy nowych bohaterów. Bohaterów odbudowy, bohaterów pracy. Górnik Wincenty Pstrowski, który osiągnął 280% wykonania normy, wezwał swych kolegów do współzawodnictwa. Pobić rekord Pstrowskiego, rzecz niełatwa, a przecież wielu górników odpowiedziało na jego apel. Węgiel, czarne złoto. Więcej węgla to więcej dewiz, to więcej maszyn, to szybsza odbudowa kraju. My, górnicy, wiemy, jakie znaczenie ma nasza praca, mówi Pstrowski. Nasz wyścig przynosi korzyści krajowi, a robotnikom pozwala osiągnąć większe zarobki. Więcej, prędzej, lepiej. Pod tym hasłem włókniarze przystąpili do współzawodnictwa z górnikami. W państwowych zakładach przemysłu bawełnianego numer 1 w Łodzi w Repraca. Tkaczka Korzeniowska za przykładem górnika Pstrowskiego wezwala włókniarzy do współzawodnictwa. Tkalnia PZPB numer 5. Dobre wyniki osiągają tu Zofia Balisiek i Maria Sieran. Robotnice tak pochłonięte są pracą, że nie zwracają nawet uwagi na uwieczniającego je na taśmie operatora filmowego. W krochmalni wyróżniają się Jan Kolasiński i Bronisław Plaszkiewicz. W fabrykach filmu polskiego wykonano pierwszą serię 18 aparatów projekcyjnych, nigdy dotychczas w Polsce nie produkowanych. Przed wojną sprowadzaliśmy je za dewizy z zagranicy. Dziś wyrabiamy je w kraju. Najprecyzyjniejsza część aparatu – krzyż maltański. Następna seria 50 aparatów ukończona będzie jeszcze w tym roku. Na przyszły rok wykonamy w kraju 500 projektorów. To nie reportaż ze słonecznej Italii. To zielona góra na ziemiach odzyskanych. W blaskach złotego jesiennego słońca odbywa się tu winobranie. Winobrania zgromadziło niezliczone tłumy. Barwny, wesoły korowód przeszedł ulicami miasta. Oto Bacchus, bożek pijaństwa, wjeżdża na beczce. Niestety pusty.
warszawskiej bieżni wystąpił znakomity biegacz czeski Zatopek. Start. Zatopek z miejsca wyprzedzał Stolskiego i Czajkowskiego. Z mistrzem niełatwo się zmierzyć. Tak finiszuje Zatopek po przebiegnięciu 3 km. Drugi do mety przybywa od Stolski. Zatopek przebiegł 3000 metrów w czasie 8 minut 25,2 sekundy. W Zielonej Górze odbyła się gimkana motocyklowa. Gimkana to zawody z przeszkodami, czasem bardzo dziwnymi, jak ta na przykład. Ostrożnie, żeby woda się nie wylała. Trudno, nie udało się. Zdarzył się wypadek. Na szczęście nie grozi. A teraz wyścigi. Kto pierwszy przybędzie do mety? W wyścigu zwyciężył Chlewicz. Antoniewicz. Plan Marszala to plan odbudowy Niemiec. To plan podporządkowania Europy w potędze dolara. Podczas gdy dyplomaci obradowali na Quai d'Orsay, naród francuski w burzliwych manifestacjach wyraża swe niezadowolenie z obecnej polityki rządu. Autobusy i metro zastrajkowano. Paryż na godzinę znieruchomiał. Chleba. Chleba, chleba. Oto napisy na transparentach. Verdun ludność usiłowała przeszkodzić wywiezieniu transportu 480 ton cukru do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. W mieście doszło do zaburzeń. Strajkujący robotnicy otoczyli barykadami most na Mozie, by uniemożliwić transport cukru. Górnicy z Kulinii przybyli do Verdun na pomoc demonstrującym. W olbrzymim wiecu wzięły udział wielotysięczne tłumy. Manifestantów zaatakowano wojsko i policja. Użyto gazów łzawiących. W starciu wiele osób odniosło rany. Barykady usunięto. Samochody z cukrem ruszyły w stronę Niemiec. Ludność Francji cierpi głód, ale dla Niemców cukier musi się znaleźć. Taka bowiem jest polityka amerykańskich imperialistów, protektorów Niemiec. Huragan szaleje na Florydzie. Siła wiatru pędzącego z szybkością 120 mil na godzinę jest tak wielka, że olbrzymie palmy gną się jak trzcina. Zburzone morze zalewa wybrzeże. Piaszczyste wydmy na drogach zmuszają samochody do zatrzymania się. Znakomity rzeźbiarz gruziński Nikoladze w swojej pracowni. Artysta jest laureatem stalinowskiej premii. Oto rzeźba, za którą otrzymał nagrodę. Po piersie gruzińskiego poety Czachrachadze. Dzieło radzieckiego rzeźbiarza. Lenin jako redaktor Iskry. Nikoladze jest profesorem Akademii w Tyflisie. Kształcił on wielu młodych, utalentowanych rzeźbiarzy. Pewien rolnik w Austrii znalazł młodego jelenia i zaopiekował się nim. Jeleń zaprzyjaźnił się z domowymi zwierzętami i serdecznie przywiązał się do ludzi. Scena. To
zupełnie jak w Arce Noego.